Hej, cześć, siemanko, witam was dzisiaj w dosyć ciekawym, acz też nietypowym miejscu, gdyż znajdujemy się oczywiście w Counter-Strike'u. Doszła aktualizacja chyba 25 mega i dotyczy się ona głównie Kopenhagi, a właściwie zakończeniem tego to właśnie wydarzenia, tylko zakończeniem z perspektywy właśnie esportowej, a jeżeli chodzi o kapsułki, to oczywiście będziemy się tym jarali, no pewnie przez kolejne miesiące. Tak czy siak, Navi oficjalnie wygrało, to już pewnie wiemy. Co warto sobie powiedzieć, dodana została kapsułka z autografami mistrzów, no czyli oczywiście z autografami owego Natus Vincere, co chyba nikogo nie zaskakuje. Czy one wyglądają jakoś niesamowicie, czy wyglądają jakoś fenomenalnie? To już pozostawiam tak na dobrą sprawę do waszego jakiegoś tam zareagowania na to na dole w komentarzu. Ja uważam, że są tak na dobrą sprawę dokładnie tym, czego się spodziewałeś. Nie ma tutaj niczego niesamowitego, nie ma czegoś tutaj niczego fenomenalnego. Nie widzę w nich jakichś większych przesłanek świadczących o tym, że te naklejki mogą się turbo wyróżniać na podstawie całej Kopenhagi, albo porównując oczywiście z innymi naklejkami mistrzów. Czyli jak pewnie się domyślacie, czeka ich praktycznie taki dosyć średni los. Co warto sobie jeszcze powiedzieć, to oczywiście fakt, jakim jest wywalenie. Tak jest, drogi widzu, wywalenie viewer pasów. Tego się absolutnie nie spodziewałem, bo na przestrzeni ostatnich to wydarzeń czegoś takiego kompletnie nie obserwowaliśmy. Za tym idzie, Valve dzisiaj trochę zaskoczyło, nawet trochę bardzo zaskoczyło, w związku z czym jest to dosyć ciekawa kwestia, o której powiem już jeszcze za chwileczkę. Na sam starcie, słowem tylko bardzo krótkim, telegraficznym skrócie, chcę tylko wspomnieć, że ten viewer pass zawierał w sobie takie jakby tokeny, które dostawaliśmy i w dużym skrócie można było za to odbierać właśnie suwenie package, czyli sobie klikać na przykład ten mecz i ja tutaj za to, że nie mam tylkowego tokena, mogę to wykupić za 12 zł, a jeżeli posiadałeś takowe tokeny, które jakby były w tej przepustce, no to mogłeś to sobie odebrać. W zależności od tego, jak się poszedł pikem, tyle tego to właśnie mogłeś odebrać. I o tym po prostu należy wiedzieć. Na chwilę obecną sytuacja wygląda w taki sposób. A, jeszcze oczywiście warto powiedzieć, że te naklejki mistrzów jeszcze na market nie wleciały, więc jeszcze tutaj spokojnie. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Oula, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle, ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Coś, co warto powiedzieć, to to, że te właśnie viewer pasy dość mocno wybiły się z tego powodu, że no nikt się tego nie spodziewał, tego totalnie nikt się nie spodziewał i to już mówię totalnie serio, w związku z czym taki pas 45 zł wyleciał nawet do 160 zł, a na chwilę obecną jego cena oscyluje w okolicach 75 zł. Co jest dosyć ciekawą i dosyć dobrą ceną. Jakby na to nie patrzeć, no nie ma lipy, nie ma wiochy, że się tak wyrażę. I warto wiedzieć, że to może być dosyć ciekawe. Może to być taki nie tyle co czarny koń Kopenhagi, ale coś, o czym mało osób w jakiś sposób wiedziało. Tylko z drugiej strony pytanie, na ile ktoś będzie na to jakoś tam bardziej zwracał uwagę. Na chwilę obecną te viewer pass są naprawdę wysokiej cenie. Porównując je chociażby do tych z Antwerpu, czyli z 2022 roku, czy porównując jeszcze ze starszym Berlinem, no naprawdę jest wysoko. Warto sobie powiedzieć o tym, że supply ich będzie kosmicznie ograniczony, z tego powodu, że totalnie nikt się tego nie spodziewał, oraz mało kto raczej inwestował w te viewer pasy tak masowo. Bardziej te viewer pasy, które tutaj widzimy, to jest coś, co w jakiś sposób tam się pojawiło na tym rynku, tak, w takich dziwnych okolicznościach, a nie na zasadzie, że ktoś to jakoś masowo wykupywał, czy planował z nimi zrobić taką, a nie inną akcję. Więc to jest dosyć ciekawe. Ciekawi mnie również, czy w jaki sposób może to wpłynąć na suwenie package, gdyż tak jak to już słowem wstępu udało mi się powiedzieć, tak na dobrą sprawę za pośrednictwem tych to właśnie pasów, to jest, uwaga, ultra skrót myślowy, można dostawać właśnie te suwenie package'e. Na chwilę obecną możemy zobaczyć jakoś tu, bo gigantycznie dużo ich nie ma na markecie, a skoro już tych viewer pasów nie da się kupić, co za tym idzie, nie da się jakby tych coinów nowych jakby wyprodukować w pewnym sensie w dużym uproszczeniu, no to czy w jakiś sposób viewer pasy to odczują? To może być dla nas ciekawe, to może być dla nas interesujące i zobaczymy, co tutaj się jeszcze z tym wydarzy. Na chwilę obecną nie pozostaje nic innego jak obserwować market, obserwować to, co się dzieje, no i to wszystko może pójść w dosyć interesującym kierunku. Na chwilę obecną, jeżeli mam być szczery, ja osobiście na te viewer pasy się jakoś trudno nie napalał, z perspektywy tylko i wyłącznie tu i teraz, z tej perspektywy, że dużo ludzi może mieć myślenie na zasadzie: ło kuźwa, tego nikt się nie spodziewał, ło kuźwa, tego jest turbo mało, ło kuźwa, to będzie niesamowite, a potem sobie ludzie za kilka miesięcy zadzą sprawę, że no jest niesamowite, ale w sumie naciula mi to, w sensie po co mi to, nagrzywa w ogóle i tak dalej, no nie? Więc warto sobie o tym powiedzieć, warto oczywiście, drogi widzu, o tym wiedzieć, że można mieć to napalać, poczekajmy, zobaczymy, jak to wszystko zweryfikuje rynek. Warto sobie również powiedzieć o jednej ważnej kwestii, a mianowicie o małym update'cie, małym nie małym update'cie Steama. Mianowicie, doszło do czegoś takiego, że na chwilę obecną, jeżeli jakimś cudem uda wam się załadować wasz ekwipunek, no to wychodzi na to, że coraz bardziej mało kto może to zobaczyć. W sensie jakby już w zobaczeniu czegoś ekwipunku na markecie Steam z mojej perspektywy często było kosmicznym wyzwaniem. To się nie ładowało, to się źle ładowało i tak dalej.
A teraz jeszcze został wprowadzony taki ala cooldown, na zasadzie jeżeli coś nowego pojawi się w swoim ekwipunku, to przez 10 kolejnych dni twoi znajomi będą to średnio widzieć. John dzisiaj napierdzielił chyba z 5 filmów na ten temat, ja osobiście starałem się niektóre obczaić, i mówił on w nim, że zrobił taki mały eksperyment, że po prostu poprosił widzów, żeby zobaczyli jego ekwipunek i każdemu się wyświetlało coś innego, ale co ciekawe, prawie każdemu wyświetlało się nowe przedmioty, które wpłynęły do jego ekwipunku dzisiaj. W związku z czym tak chyba nie do końca zadziałało, bo w teorii miało to zostać wprowadzone, żeby po prostu ludzi było ciężej oskamować, bo teraz może to wyglądać w taki sposób, że komuś coś nowego w jakiś sposób tam poleci i zaraz odezwie się skamy, że no się ma fajne kursy, odejmią albo coś tam, no nie? Oczywiście to nigdy nie nabijajcie, ale to jakby to był taki sposób prewencji, żeby właśnie ci skamerzy mieli trudniej. Czy tak będzie? Nie wiem. Nie wiem, czemu to ma do końca służyć. Mam przecież prywatne ekwipunki, mamy oczywiście magazyny, więc w jaki sposób jest to do wyśledzenia? Jeżeli ty nie chciałeś, żeby to było wyśledzone, to i tak dało się to teraz zrobić, to nie wchodząc w jakieś naprawdę ciemne zakamarki internetu. Co więcej, mam wrażenie, że to może być dość pewnego rodzaju utrudnienie dla wszelkich stron, które to śledzą, w myśl tej jakiejś właśnie tej boty, czy jakieś właśnie CSGO floaty i tak dalej, więc zobaczymy, co z tym będzie. Dosyć dużo się dzisiaj wydarzyło, dajcie koniecznie znaka, co o tym myślicie, dajcie koniecznie znaka w komentarzu, co o tym myślicie, tak też to powinienem powiedzieć. Muszę przyznać, że ciekawie jest tą Kopenhagą, patrząc też jeszcze tak kończąc temat tylko i wyłącznie Kopenhagi, chociaż ciekawie jest też patrzę na supply tych to właśnie kapsułek, gdyż na chwilę obecną one dalej jakieś kosmiczne nie są. Jestem przekonany, że jeżeli to jest przy Kopenhagen kapsule, to no, nie doproszę się, żeby mi z tym to załadował, ale o, a nóż będzie nóż! Tak jak możemy zobaczyć, że naprawdę te supply są dosyć niewielkie. Więc wszystko zaczyna się być dosyć ciekawe, trzeba to poanalizować, trzeba to przeanalizować, to chciałem powiedzieć, oraz oczywiście przesiedzieć rynek, co będę się starał dla was robić. Trzymajcie się, strzała!